I ta ucieczka to też jest stary, zajebiste, wiesz. To jest tragiczne, stare. Nie, to jest kozackie, bez hitu. To jest w ogóle stary, wiesz. No, jasne, stare, nie? Chyba nie, bez hitu. Obejrzę, bez hitu, nie? No ja mam stary, tragiczny, bez hitu. No ja strasznie nie lubię takich wymian, nie? Bez hitu. Nie no, ale myślę, że na takich trade'ach, stary, wiesz, bez nawet kiting, to musimy wygrać, bez hitu, nie? Myślałem, że go wezmę jeszcze. Ja pierdolę, patrz stare, i tak... Ale jak 2-2 zrobiliśmy, to dobrze. No, jest hit. Jest przejebane, ale... O Jezu, co ja zrobiłem? Mam nadzieję, że nie patrzyłeś. Nie patrzyłem akurat. To dobrze. Także jestem przyzwyczajony do ciągłego. Jakąś akcję. Ja wtedy sobie włączam Paint'a i ja rysuję mój plan, jak to miało wyglądać. Co? Na przykład w TS-ie, jak na przykład mówię, że wrzucę flesza, wpadnę i zabiję 3, po czym sobie rzucam flesza na twarz, biegam i umieram, to sobie rysuję tutaj, jak Mandzio stoi na ciałach 3 przeciwników z Zemką, z której leci, paruje powoli tego dym. I on taki uśmiechnie. No i wszyscy mi wierzą, co nie? Piękny ultimate będzie, uwaga, uwaga, proszę państwa, czy będzie trafione, czy będzie trafione! Ja mogę zacząć u siebie. Witajcie moi kochani w kolejnym odcinku z serii Pytajmy w Ligo. Nie, dobra, oni się pod towerem... No, okej. Kłamo. A, wydało się jednak, okej. Jakoś wyszło. Wydało w ogóle na linię, tak debilę. Nie, no spoko. Wow, jaki on damage! No, to samo miałem taką reakcję, strasznie zrobiłem. Co on w ogóle robi? Co robię? Nie, mówiłem o tym. O Xeracie, tak? Rozumiem. Nie, o Renektonie, bo my się tam... Aha, dobrze. O co?! Nie! Albo było Ignite, Boże, dlaczego? Co? Ciekawy wybór. Polecamy z Nervarienem. Gdzie to poleciało? Co ten typiarz pisze? Nie wiem, czy on troluje, czy on tak serio. Dobra, to... Ale on to kajtuje. O, bo... O kur... Czy ty to widziałeś? Nieładnie. Aha, to jest klon. Zajebiście, Szymon. Tak, Szymon, pokazałeś teraz przed YouTube'em. Ej, nagrywamy. Aha, dobra. Wódź mi stąd, ale mi to już. Z tym czołem wielkim. Nie zasłani monitora. Teraz mi musisz przeprosić. Ty, jakbyś miał mniejsze czoło? Ale nie mnie, czoło przeprosić. Aha, bo twoje czoło żyje własnym życiem? Tak. To jest największe czoło we wsi, aby się ktoś pytał. No. On jak wychodzi z domu, to jest zaćmienie słońca. No stary, byśmy powiedzieli, że jak rikaluje, nie? To na wszystkich liniach piszą SS. No tak. No ale tak jest, tak jest. No tak jest, tak jest. Kto się spotkał z twoim czołem oko w oko, no to no nie przeżył, nie? Nie ma też. Challengerem trzeba być. Dobra. Challengerem. To gra, nagrywaj. Czeka, jak ty byś był challengerem, to jakbyś ty wszedł do challengera, to 4 by od razu wypchło. No to... Normalnie siebie na kanale bym powiedział, że mu się matka puszcza albo coś w tym stylu, ale... Kulturka. Tutaj jest taka trochę kultura. Patrz Ezio, patrz jak sprząta. Dawaj, czyjś gościu. Typowy woźny z gimbazy, zobacz co robi. Wszystkich wysprzątał. Grzeczny, woźny. Przez sekundę myślałem, widzisz co się dzieje z golem? Widzisz to blue? Tak, no. Tak. Co jest? Co? Na QE ściągnęła Vayne. Level i ogólnie z każdym levelem poziom trudności rośnie. No i chodzi o to, żeby jak najdalej dojść w tych riftach. I tam masz jakieś tam tablice wyników i tym podobne. Panie użyłem... Mogę użyć. Ops. Co to w ogóle są za światła jakieś takie dolatujące tu? Co to jest? Zobacz na przykład. Czekaj, tylko mam duela. którego przegrałem. No częściej sobie grałem sobie trochę i tyle. Nie bardzo, nie bardzo. Chyba szybka 20. Nie no, 25 już jest. No to taka starsza. O tak, żebym czuł. Co? Nie mogę przez to przeskoczyć? Zablokowało mnie w locie. Tak, yes.